Witam bardzo serdecznie w nowej serii, jaką jest Killer is Dead, Nightmare Edition. Gierka wspaniała, genialny slasher, hack and slash, zależnie od tego, kto uznaje jaką definicję, która ma niesamowicie niewykorzystany potencjał. Naprawdę gierka jest cudowna, a w trakcie rozgrywki zauważycie i będę wam jeszcze podpowiadać, czemu ta gierka ma tak mocno niewykorzystany potencjał. Jest niesamowicie pięknie rozbudowana. To jest kolejna gierka Sudy 51, czyli twórcy No More Heroes, twórcy Lollipop Chainsaw, którego nie uznaję jako gierkę, bo Lollipop Chainsaw jest gównem, ale twórca No More Heroesów, twórca Killer 7, no wiadomo, geniusz. Po prostu to jest człowiek, on jest jak artysta, który wydaje swój produkt raz na 4 lata, a może nawet dłużej. Nikt o nim nie słyszy, ale kiedy jest wydana jego gierka, to wiesz, że to będzie coś zajebistego. I tak, Killer is Dead. Jak to zdech? Nowa gra. I gierka jest na kompie. Strasznie miałem problem z tym, że nie mogłem odpalić sobie mojego kontrolera, mimo że xboxowy specjalnie kupiłem wszystko. Nie wychwytuje, bo dobry wujek Steam wie, jak wykrywać kontrolery wcale nie. Ale pograłem i patrzę. Mój Boże, ta gierka jest przepięknie sportowana właśnie mechaniką na klawiaturę i myszkę. Coś niesamowitego, zazwyczaj tak nie jest. I tak, kontynuujemy. Previous Data nas nie obchodzi. I na jakim poziomie trudności będę grał? No, powiem wam, że odpalę sobie tą gierkę na normalu, ponieważ na hardzie są następujące rzeczy, które strasznie mi się nie podobają, które sprawiają, że gierka nie jest przyjemna, wymagająca pode mnie, bo ja ubóstwiam slashery, tylko jest irytująca. Ja wam opowiem o tych wszystkich elementach związanych z tym. Fabuła jest popierdolona. Ale to typowe na japońskie gierki, więc spokojnie ja wam wytłumaczę całą fabułę z tej gierki. Jak na konsole, Unreal Engine beznadziejnie funkcjonuje. Tak na komputerach wiadomo, że funkcjonuje cudownie, więc ta gierka o wiele przyjemniej się w nią nadupcza na komputerze niż na konsoli. I to są moje autentyczne słowa, bo miałem okazję pograć w demo Killer is Dead na konsoli u mojego znajomka. Żółte oczy. Zapamiętajcie żółte oczy naszej postaci. Taki powinni dodać dźwięk. O matka. Dobrze, rozgrywkusa, czas zacząć. Klimatyczność. Ubóstwiam komiksową stylistykę tej gierki. Ona jest komiksowa, animcowa dosłownie. Zobaczcie ten dym, zobaczcie to oświetlenie na naszej postaci. Patrzcie, jak płynny jest camera control, dosłownie jak spada, z lekkim opóźnieniem, lekką akceleracją, ale taką niedenerwującą. Tak dobrze przeportowane to zostało na komputery, że dosłownie użycie pada byłoby dla mnie zbrodnią w tym momencie. Boże, epickość. Co chcesz zdziałać, Januszu? Ha! Jego model tam jeszcze strzelił. Checkmate. Voice actor Nero z Devil May Cry 4. Tak skończył Nerę. Zabił rodziców z Pardiego i teraz leży martwy. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta. Czyli wiemy, że Sparda zabił rodzinę Dantego. Of course!
przepraszam. Uwaga. Dante. I najlepsza rzecz. Killer is dead. Killer is dead. Kiedy tytuł gry przedstawia się w najfajniejszej formie już na samym początku, że po prostu to jest kwestia, jaką mówi nasz bohater podczas egzekucji. To jest cudo. Końcówka taka. Czas wszystko. I zakończyliśmy tutaj to na A, bo to jest początkowa misja i wszystko. Ale najwyższy wynik to jest AAA. Dlaczego nie zdobyliśmy AAA? Czas? Może coś innego? Co tu takiego mogliśmy zrobić, żeby zdobyć wyższą ocenę? Otóż okazuje się, że jak odbijamy pociski od tego przeciwnika, to się liczy jako obrażenia. Więc jeżeli będziemy po prostu właśnie między tymi kontenerami się przesuwać tak, żeby on strzelał te kontenery i przechodzimy zaraz powoli do niego dalej, dostajemy AAA. I to wtedy dostaniemy tam chyba z 500 tysięcy hajsu. Czy tam 200 tysięcy. Cholera mi. Tak czy siak, to jest bardzo fajny trik, który ja zademonstruję chyba pod koniec tego odcinka, jeżeli dobrze pójdzie. Dlaczego on jest taki dobry? Bo jest do pomarańczowy! Ej! New mission unlocked. Oh yeah. Proszę bardzo, Killer is Dead, epizod drugi. Że to jest zrobione w... Nasze misje to jest ziemia. Po prostu po ziemi lecimy w tej wertę, bo po prostu jesteśmy... No zresztą zobaczycie. Zmianę poziomu trudności możemy zrobić w każdym momencie, ale ja wytłumaczę, dlaczego chcę grać na normalu. No i co, w postaci epizodów tak jak animiec. Proszę bardzo, klient Brian Roses, status New Mission. Imię celu Damon, mężczyzna, wzrost 6... Boże, to były cale? Nie pamiętam, angielskie te. Wiek 40 lat, Amerykanin, naprzód. Nie starajcie się czytać, co tam pisze, bo to nie dacie rady. Za szybko przelatuję. Wake up. Mondo, wake up. Open your eyes. Slowly. It's time to get some work done. We've got prey that needs hunting. Hey, give me a sec. I'm in the middle of something. It's time. Sorry, baby. I got a job to do. But afterwards, we'll pick up where we left off. I can't wait. I know. I won't be long, I promise. You can go to my place. Mondo! Okay. I'll forgive you this time. Mika, spill your wine. Huh? What do you mean, sir? Spill your wine on the target, and please make it look natural. Roger! Mondo, slow down. Well, I'm racing against the clock here. Every second counts. I spilled it! Did the target move? Yes! Good. Approaching the target. Leave the rest to me. Oh yeah. I tak, Gekoku, o co chodzi? Może najpierw napierdalamy. Boże, epickość tej rozgrywki, to jest piękne.
A jeszcze Dasha mi nie odblokowała gierka, ale to nie ma problemu. Zara powinien być odblokowany. Znajdźki do zbierania, oczywiście tak typowo. Proszę o Dasha. Muzyka jak z No More Heroes na początku. Tak klimatycznie zrobiona. Ci przeciwnicy jeszcze nie atakują, z tego co widzę. Na potrzeby, żebyśmy po prostu pobawili się wpierw. I dobrze, powybijajmy tutaj, ja zaraz opowiem o co chodzi. Tak, uproszczone, to po lewo to jest życie, to po prawo to jest krew. Zara wytłumaczę. A to są kryształy do upgrade'owania, a to są kryształy, które jak zbieramy i się napełni takie kółeczko obok naszego życia, to wtedy będziemy mieli dodatkowy jeden kryształ życia. A to jest odnośnie, że dodatkowa krew. To tak. O co chodzi w tej gierce? Tu mamy tylko i wyłącznie jedno combo. Ale co w związku z tym kombem? Z każdym momentem, kiedy uderzamy przeciwników i nasz licznik uderzeń zwiększa się tam do 50, 60, bez otrzymywania obrażeń i bez tego, czy spadnie, to nasze combo się zmienia, przyspiesza się, zaczynamy robić bardziej szalone kombinacje pokroju wyskoków, obrotów, czegoś tam, wariacji, póki tylko nie dostaniemy obrażeń. Nasze ataki są wtedy zwiększone. Najlepsza mechanika, jaką ktoś mógł umieścić w gierce. Faktem, jak nam się zwiększa nasz stylish combo, jak gdyby w tym kraju, zmienia się całkowicie nasz repertuar ataków. I po prostu trzymamy, nadupczamy tym lewym wszystkie myszy, staramy się, żeby przeciwnicy nas nie atakowali i nasze combo zapierdziela niesamowicie. Będziemy robić niesamowite rzeczy, nasz miecz będzie buchać energią czarnego ognia, wszystko. To jest tak genialna mechanika walki, że ja ją chcę naprawdę w każdej gierce. Że z każdym zwiększonym moim poziomem combo, moje wykonywane kombosy, ataki zmieniają swój wygląd i są potężniejsze. Nagroda za to, że nie dają się uderzyć i nabiją większe combo. Co jest w związku z tym? Te diamenty jak wypadają, to widzicie takie kółeczko jest właśnie obok życia. Proszę, to strzałeczka pewno pokazała czy coś. No ale widzicie, to górne kółko zapełniające się na żółto. Jak to ulepszymy, to wtedy pojawia nam się dodatkowy klejnocik. On się pojawił odrobinę, dlatego jest taki tyci malutki. Potem on będzie się powiększać z każdym poziomem do całego kryształka. Tak samo będzie z tymi różami na dole. Kolejna mała różyczka będzie się, ten pasek będzie się przesuwać w prawo z każdym kolejnym poziomem. Krew służy do broni pistoletowej, którą zaraz zobaczymy. Ale ja jeszcze chcę odblokować dopiero Dasha w tym momencie, bo jeszcze gra mi chyba go nie odblokowała na potrzeby tutoriala. Jak widzicie, nasz miecz, już szybciej atakujemy, a nasz miecz zaczyna się robić taki ognisty. To jest właśnie ten element. Bo nasza katana żywi się krwią. Impressive. You new around here? Spilled wine on my suit. I'm your replacement. I see. Are you saying I dropped the ball? Because I was under the impression that I executed every job perfectly. Haven't I, Brian? The boss isn't here. He's waiting at the table. He'd like to have a few words with you. Is that so? Oh, I'm glad. Good luck, kid. One day, you may have to walk this path too. And on this job, you always come face to face with darkness. That's why you gotta find a beacon of light that'll never succumb to it. Thank you. O, ten skrypt, że zamykające się oczy zmieniają się równolegle z podnoszeniem brwi. Ura, 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 ura! Tak, to jest epickie. Ja wytłumaczę, o co chodzi. How about a drink? Kto mi... Kurwa pisze. Did I make a mistake? Yeah, by going against the state. That's evil, man. At least that's what I believed.
tell me, did you accept the darkness? I devoured it entirely. I've been enchanted by her beauty and her chaos. The still dark night. Everyone feels that way. It doesn't matter now. Watch out for that young kid. He's dangerous. Show him the right way. Yeah, I intend to. To the executioners, a toast. Cheers. Good wine. A 1950 vintage Burgundy. Brian, was my life worthwhile? Everything in life is worthwhile. Never forget that. The killer is dead. Now, let the killing begin. Ha! O, tylko C dostałem za to, że kombo nie było zbyt wysokie. A to szkoda, a to pyszek. Tak, pewno sobie za łeb bierzecie takie, że jebać JRPG, TV Grypę, jeżeli jeszcze raz pokażecie japońską gierkę, to będę wyzywał od jebanych pedałów i ciota, bo kurwa Japonia i gra musi być chujowa, jeżeli jest japońska, bo to tak działa. Tak więc tego, najpierw weźmy jeszcze kolejną misję, w której odblokują się kolejne rzeczy. A Woman of Pain, kobieta w bólu, klient Robert, nowa misja, proszę bardzo, imię Alicja, kobieta, 21 lat, francuska. Ciekawe. Rozpocznijmy misję. Nie będę was zostawiać tylko po prostym tutorialu, zwłaszcza, że macie takie ło kurwa, co się od Jania Pawła ułożył, ura ura, robił kurde w spowolnionym czasie, The World weszło i kurde, epickość. Ja to wszystko wytłumaczę. It starts today. Mika, get up. Time to go. Get dressed. It's time to go to the office. What? We passed the test? I passed the test. What about me? Failed, obviously. Huh? I was afraid of that. I'm a loser! If you're gonna throw a tantrum, do it later. I've got work to do right now. Let's try harder next time. You know I'm gonna need an assistant. Yes, now let's get ready. Pierdolone japońskie organy, kurwa. Kurwa. Wkurwiania ludzi. A to jest zajebisty screen. Tak, nie bez powodu. Dla tych, którzy znają gierki z Sudy 51. Nie bez powodu. Mondo wygląda jak Henry z No More Heroes. That's nice, newbie. But you've already got the job. Save it for later. All right, you two, listen up. We're the country's first line of defense. We operate solely on tax dollars, so we can't afford to waste a single moment.
From now on, every fiber of your being exists to serve the state. Am I clear? Yeah, I think so. I understand! So, who's our client? Good. He should be here any second. I already am. I'm Robert, the artist. So to summarize, you're living next to a monster. Is that right? Monster? So, you're suggesting that this creature is what's responsible for all the recent disappearances? That's only speculation, of course. Speculation? The truth is often found buried deep within speculation. In fact, some monsters can only be uncovered through speculation. Chief, please calm down. Yeah, I got a little ahead of myself there. Well, that's not all. I see. If you hear children scream in terror every single night, and your window is spattered with blood, then it's only natural to assume that you're living next door to some kind of demon or monster. And this drawing came straight from our client. It's gotta be the real deal. So, Mondo, do you have it all? Yeah, I've got it covered. All right then. After careful consideration, we decided to take on your case. However, I do need to inform you that the function of this office is execution. You got any problem with that? Execution? Yeah. Well, this is a monster. It's a monster. Right, a monster. We kill monsters! That okay with you? Yes. Fine. Now we need the $10,000 up front for our services. What? Isn't the state supposed to pay for the execution? The execution, yes. But cleanup of the body parts and gore is not cheap. Vivi, why don't you just calculate the expenses at the end? Chief, not again. Fitting task for our newest employee. Wouldn't you agree, Mondo? Please check back with our office in 1 week, and we'll give you a status report on our progress. Now, if you could please sign on the line. Nie, but of course, taką, we won't keep you waiting in szczegół, time. Ale nasz klient jest cały pochlapany w krwi. Bezpośrednio stanął w pieprzu. Thank you very much. After selecting dropped items, you can upgrade Mondo. Kropka biała. Tips. Dwukropek. A, Boże. It's awfully quiet. I don't hear any screams. It's a quiet neighborhood. But something smells fishy. Literally. What a horrible odor. Like something's rotting. W wielu religiach demoniczna obecność jest poprzedzana okropnym smrodem rozkładu. Will you two be all right? Rozkład, we'll be fine. Wiadomo. Fine and dandy! Give us a call if things get out of hand. We'll send backup right away. Thanks. The job? Killer is dead. Now where's our client? No to tak. Czyli jesteśmy... Tak jak było powiedziane. Czemu jeszcze nie mam dosza? Halo. Status and upgrades. Czy ja go kupowałem? Musiałem kupować? Upgrades. Dash. Rzeczywiście, high mobility musi być wpierw wykupione. No dobrze. To jeszcze nie ma problemu.
Jak najbardziej. Jeszcze jak. Dobrze, tak więc. O, Travis, jak współcześnie, nie pamiętałeś czegoś z Getty. Przepraszam, że ostatni raz grałem w nią parę miesięcy temu, jeszcze przed sesją. To tak, jesteśmy zabójcą dla... Siema. Dla stanu. I zajmujemy się takimi top secret bajerami pokroju, nie wiem, zabijanie kosmitów, demonów, stworów wszelkiej maści nieprzyjemnych. Boże. Boże, to tak zajebiście wygląda ta komiksowa oprawa, jak chcę, kurde, Borderlandsa najnowszego w takim wydaniu, a nie tylko tą czarną kreską komiksową. To jest piękne, jak wygląda ta kierka. Boże, ten błysk wszystkiego, cudo. Kim jest ta cipuchna? I'm a certified blood drawing nurse, Scarlet. You should feel honored to be in my presence. Feel free to stop by anytime you want. I'll be waiting. Tak, odnalezienie jej odnawia nam całą krew, którą posiadamy, plus na dodatek jest taki bajer, że ona będzie rozmieszczona w sekretnych pomieszczeniach po całej gierce i odnajdując ją zdobywamy challenge, za które tam potem będziemy fajne rzeczy zdobywać. Excuse me, sir. Please, I need help. You are... It's my sister. Please help her. My older sister. She's lost it. Kolega znalazł takie porno za sobą. What's her name? Alice. Where is she right now? A man... Please help Alice. I'm begging you. Where is Alice right now? She was tricked by a scary-looking man. That's why I'm frightened. You have to trust me. My name's Mondo. What's your name? Alisa. Moja siostra Alicja. I Alisa. O! Okej. Okay. Dobrze. Bajer jest taki, że... no co, rozwalanie przedmiotów wszystkiego. I tak, nasz bohater główny... łecie panie. You said right away. How long are you gonna make me wait? Oj. Forget about work. And just come see me. I have something special for you. Powściągnij się, kobieto. Ja tu będę mordować zaraz. Tak. Jesteśmy właśnie... Tam kolesia, którego poprzednio zabijaliśmy, właśnie był też on asasynem. Bajer jest tylko taki, że on zdradził stan i przyjął właśnie... Kurwa, no nie wierzę. Zdradził stan w taki sposób, że jak widzieliście, całe było obrośnięte w takich złych energiach, jak ten koleś, którego zabijaliśmy na początku gierki, ponieważ on przyjął właśnie energię właśnie taką demoniczną tych stworów, z którymi walczymy. Dlatego właśnie musieliśmy go ubić i teraz jesteśmy jego zastępstwem. Just hack your way through the weak ones. Dobrze. Dawać mi ich więcej. At times, it's necessary to block your enemy's attack. But keep in mind that there are certain powerful attacks that can't be blocked. So keep on your toes. Tak, na razie jeszcze rozgrywka nie wygląda tak ultra epicko, ponieważ nie mam dasza najfajniejszej. No matter how powerful an attack, if you can dodge it, it's meaningless. I dodge jest o tyle zajebisty, że jak dodżuję w przeciwnika w momencie, jak we mnie atakuje, to robię takiego counterataka! To jest ura, ura, ura! A każdy dodge, który pozwoli mi w ostatniej sekundzie uniknąć ataku, sprawia, że mam takie def combo, w którym jest milion ataków. No, no, do it. A tak. First you need to penetrate the enemy's guard. Then watch for an opening and deliver the fatal blow. No właśnie. Tak, nadobczanie właśnie tu sprawia, że przebijam właśnie się przez gardę, ale to nie jest nigdy istotne, powiem szczerze. Jest tylko jedna rzecz, jaką ja lubię właśnie robić w przypadku Q, ale to później się wykupi taką umiejętność specjalną. Patrzcie, szybciej nadobczamy. A! Jeżeli wykonaliśmy odpowiedni poziom tego komba, tutaj taka trójeczka jest właśnie pod limitem, tam było 28 i 3 na dole, to wtedy możemy wykonać super finishera. Te finishery właśnie pokazały nam, że naciskając lewy przycisk myszy, możemy zdobyć kryształy upgrade'u. Jeżeli natomiast naciśniemy tam na przykład E, to wtedy mamy klejnoty do levela z życiem. Prawy przycisk myszy to chyba tam było z ilością krwi, a druga tam po prostu, że życie nam odnawiało. Ale ja i tak będę tylko lewy przycisk myszy maszować tylko po to, żeby zdobywać właśnie klejnoty upgrade'u, bo to jest najważniejsza rzecz. Mam już 21, więc na razie jeszcze nic sobie nie kupię.
I tak, właśnie, kiedy zrobimy dash w odpowiednim momencie, to wtedy właśnie włączamy The Wardo i nadupczamy milionem ataku i Tokio Korane. I dziękuję bardzo, the time has stopped i time has moved again i jest epickość po prostu. Dziękuję za życie, jakoś nie było mi wielce potrzebne. No i epickość. Thank you. Thank you! Tak blisko 40 minut zakończę ten odcinek. Ponieważ nie mogę... Tak, ponieważ wolę dłużej nie nagrywać. Ponieważ mój Sony Vegas jest taką śmieszną opcją. Kontynuujmy. I właśnie, no tak, właśnie zajebiste jest to. It looks like outdoors inside the room. What a strange place. Dzień dobry, lepszy przeciwnik? Be careful. As long as his head is attached to his body, he's immortal. Właśnie. Ura, 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 ura! Now's your chance. I Blood Attack. O co chodzi z Blood Attackiem? Ten przeciwnik akurat musieliśmy go dobić, żeby było otumanione i możemy wykonać Blood Attack. Natomiast jak Blood Attack funkcjonuje normalnie. Kiedy mamy właśnie dużą ilość krwi na swojej postaci, to naciskamy F i wtedy on nam powoli spada i robimy dasha do najbliższego przeciwnika, jaki jest, zabijając go bez, od razu, jeżeli nie ma na sobie jakiegoś power armora, czy po prostu nie jest jakiś wypasiony. Zabijamy go od razu, no i taki to jest właśnie instant finisher. Nie używam tego zbytnio. Prawie w ogóle, ponieważ wolę mieć większą satysfakcję z nadupczania przeciwnika, niż po prostu tłuczenia go pojedynczym, zabicie go pojedynczym atakiem. Natomiast to będzie zawsze potrzebne nam do ubicia końcowego bossa, ten właśnie taki power button attack, rozpierdalator. Co się dzieje z FPS-ami, Boże? Thank you. I o tyle jest zajebiste, że na wersja PC-towa ma taki zajebisty bajer, że atak, dash i ja mogę w nieskończoność telepać się w lewo, prawo, jak pojebany tylko mogę być. I to nie ma najmniejszego problemu, jest zypicko. Status and upgrades, upgrade'ujemy sobie naszego ukochanego dasha. Dash musi być na samym początku już zupgrade'owany, proszę bardzo. Jest, mamy teraz dwa dasze i potem będą trzy. A dasze są zajebiste. Proszę bardzo. Znaczy, trzy są dasze w teorii, bo jest jeszcze taki dash, że się wywalamy po prostu, ale ja tego raczej nie będę chciał wykonywać zbyt często w rozgrywce. Boże, ten pasiksa. Specjalnie po to, żeby denerwować, bo to taki japoński element głupiej dziewuszki, która dostaje w dupę. No, wiecie o co chodzi. Co ona robi? Aha. Muzyka w tle. Hey, Mika, where did you get in from? Sir, you came just in time. This lamp is very strange. Every time I put it out, it keeps relighting. Weird. You haven't answered my question. Quit playing around and get to work. Patrzcie, że napisy się poruszają z czasem. But what she said also bothers me. Właśnie. What? Is that lamp bothering you? If you can't reach something, your left arm might come in handy. No właśnie. But just be careful about using too much blood. I zaczyna się. Nasza bioniczna łapa. Możliwość strzelania. Proszę bardzo. I wcale nie dźwięk z Linka, wcale nie nawiązanie epickie, bo Suda 51 lubi robić takie bajery. Suda 51 jest geniuszem, a muzyka w tle. Nie wiem, czy rozpoznaliście utwór pewien klasyczny. Ja nie będę mówić, jaki to jest, ponieważ... Ponieważ trafić nie wiesz! Ponieważ ten utwór jest właśnie ikoniczny właśnie dla tej gierki. Final Judgment, właśnie. Charge Kill, Punishment Kill. Właśnie, wykonując kombos bardzo duże, my jesteśmy w stanie wykonać ten Judgment Kill, czy taki super finisher, jeżeli tam wystarczająco duży jest ten finisher. I tutaj tak. Enforcer Kill, to z tego dostaniemy High School, to chyba tam było życie, krew, tak jak mówiłem. Assassination Kill na spacji. Eldo! Hmm.
Przyspieszę się! Zaraz będą nowe kombosy. O! Ura! Urarara! A, zróbmy na E! Puff! Dawaj upgrade'y. Znaczy to nam odnowiło życie, no nie? O Boże. Travis, czy domyślasz się, że to jest nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów? Nie kurwa. No, kontynuujmy tą epicką gierkę naprzód. Albo wiecie co, jest 36 minut, więc ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Do zobaczenia. Na razie. Pa.